a życie w lochu toczy się dalej. Czy ja mógłbym? Nie, nie mógłbym. Nie mogę sobie zrobić rogatego rozczuwacza, bo nie mam trolla. Miałem trolle, gdy zakopaliśmy bohaterów. Oj, 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 oj. Skąd ja to wiem, że to tu stoi? Mam nadzieję, że żaden mój stwór tam nie wszedł. Pamiętam, że w podstawowej... że w Deeper... Dungeon Keeperze jedynce było tak, że przez taką ścianę dało się normalnie przejść. To znaczy, że była tu taka malutka luka, przez którą logiczną rzeczą byłoby, że da się przez nią przejść, ale teraz się na szczęście nie da. To musiał jakiś mój chochlik być. Bo ci wszystkie chochliki żyją, więc to trochę dziwne. Może po prostu jakiemuś chochlikowi się nudziło. Co widać zresztą, że cztery chochliki sobie stoją bezczynnie i palą papierosy. Nie palić! Chodź tu. Nie pal. Czy ty masz czwarty pojem? Szósty chyba powinna już mieć błyskawice na tym poziomie. Tak, mam błyskawice. To dobrze, teraz tylko przyspieszenie i będzie nie do powstrzymania. Dlaczego wy się nie trenujecie, no? Dobra, ty się możesz nie trenować, bo masz 10 poziom, ty się trenujesz. Masz 10, ty masz 10. No, powiem, smoki się trenują i to ostro. Już te 4 są wytrenowane. Trzy zostały. Gdzie one są? Do góry. Lewo. Do góry. Tu jest. Moje pytanie brzmi. Gdzie jest reszta smoków? Tu są dwa. Ej, ja tu coś mam. Cóż to, podwyższenie poziomu. I wy mi o tym dopiero teraz mówicie? No ja was zastrzelę po prostu. Gdy większość stworów będzie miała jakiś taki już dobry poziom, to użyję tego i lecimy. Na pewno jeszcze nie w tym odcinku. Teraz już tak nie sądzę, panie drogi. Gadający nie wiadomo do kogo, nie wiadomo od kogo te wiadomości pan przysyła. To jest mój budżet, nie chcę przeskoczyć 7000. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz przekroczyć tej tajemniczej linii? Teraz nawet spadł. Mogliby mi dać jeszcze z tej strony możliwość kopania. Nie. Nie dadzą. Czy ja mam jeszcze jedno jakieś magiczne znalezisko? Przykro mi, nie ma. Proszę ty mendo. Dama dostała poziom. Tak, mam przyspieszenie. To jeszcze zostało jej na 10 poziomie teleportacja, z tego co pamiętam. Cóż to? Ucieczka. Twoje stwory będą próbować ocalić życie. Aha! W końcu się dowiedziałem, do czego to służy. Czyli gdybym zaczął walkę z kimś, albo po prostu jakiś stwór przeciwnika by na mnie wpadł, a miałbym to uruchomione, to wtedy moje stwory zaczęłyby uciekać. Na początku gry by się to przydało. Teraz nie bardzo. Chyba, że ktoś jest pacyfistą i nie chciałby walczyć. Co szczerze wątpię. Szybko, szybko.
Szybko. No nie wiem, co trafić. No, nikogo nie ominie. Klapsy. Klapsy muszą być. Inaczej nie byłbym strażnikiem. Dlaczego ja to widzę? Mógłbym sobie to przejąć. Są żelazne drzwi. Żelazne drzwi. Drzwi magiczne. Drzwi magiczne. Pułapka magmowa. Co to jest? Nie wiem, nie chcę mi powiedzieć. Pułapka gazowa i jeszcze jedna pułapka magmowa. Z chęcią bym sobie to przejął. Aczkolwiek... Nie chcę z nim jeszcze zaczynać wojny. Choć i tak wojna jest już wypowiedziana od ho ho ho, czasu jeszcze dużo. Jeszcze nawet nie postawiłem nogi w tej krainie, a już wojna była wypowiedziana. Dlatego też trzeba się mieć na baczności. I trenować swory. Robię wszystko, żeby moim chłopnikom nie było nudno. A i tak się nudzą. Czy koszary mi się jeszcze przydadzą? Już 13 tysięcy. No, budżet ujemny. Zwiększy się dług publiczny, przykro mi, podatki wzrosną. Albo nie. Ja nie będę zwiększać podatków. Bo nie miałbym nawet jak ich zwiększyć. Tego zacznijmy. Smoki się nie wkurzyły. O, mam szczęście. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo, że stwór może się wnerwić. Ale zauważyłem, że gdy mamy tylko troszkę mniej złota niż potrzebuje stwór, to wtedy on i tak bierze sobie całą swoją wypłatę. Tak jakby wziął trochę mniej. Na przykład teraz. Wyczerpują się zapasy. Miałem 600, a on potrzebował 1400. Nie wkurzył się, ani nie wziął tej kasy. Po prostu olał tą wypłatę. Kolejnym razem już nie będzie tak pięknie. Gra zapisana. Użyłbym już tego wzmocnienia. Tej mojej znajdki, ale nie. Jeszcze. Nie stać cię na trening sportów. Ujemny budżet mam. Znowu. Wyczerpują się zapasy złota. Wyjaśnijcie mi dlaczego. Ach. Miesiąc niegadania i nie w gardle nie miło się. Chociaż gdybym użył tego, miałbym wtedy silniejsze chochliki. Drogie są. Tak czy owak, większość stworów i tak się nudzi. Czy już mają 10 poziom? Gdzie tam? Oni się nie chcą trenować. Oni się nie będą trenować. Po co? A on ma jasne widzenie. Oczywiście to w żaden sposób nie działa, to po prostu ma wyglądać. To jest ozdoba. Czarnoksiężnicy na 8 poziomie mają. Szlak by cię trafił. O! Huragan. To się przyda. Jeśli działa tak jak w drugiej części, to na pewno tak działa.
Ile czasu jeszcze do końca? Chcę nagrywać jak najdłużej, żeby mieć jak najwięcej odcinków, aczkolwiek chciałbym, żeby coś wyglądało w tym filmie. Gra! Boże, ile już tych zapisów tu jest. Czy on tu jest na górze? Nie, ale tu jest woda po tej stronie, coś mi się tak wydaje. Tu jest woda. To znaczy, że on w ogóle w górę nie poszedł? To znaczy na północ? Na północy jest czysto. No to się do pana zielonego dobijemy. Zobaczymy, czy dam radę coś tam podziałać. Przebić się albo nie. Wydaje mi się, że po drugiej stronie... Nie to. Po drugiej stronie... Nie, nic nie ma. To mogę tu bić. Się przygotować już jakoś. Co dalej? Czy on kopał tutaj tunel? Bo czasami strażnik lubi robić tak, że się wykopuje dookoła złota. Po co? Żeby wiedzieć, czy przeciwnicy go atakują. No tu widzę, że sobie zrobił już tunel. Ale doszedł do kryształów i olał całe te złoto. Aha, coś mi się przypomniało. Dobra, idź. Ja czekałem na ciebie. Całą moc. Aż skończyła mi się kasa i muszę iść. Fuck. A wykopię mu całe to złoto. Ha ha ha, jestem hamem. Gra zapisana. Trochę to potrwa. Jestem tego niemalże pewien. Ale wykopię mu większość tego złota. Po czym go zaatakuję. Taki jest plan. Masz za mało złota. Jak to za mało? Dobra. Wyczerpują się zapasy złota. Trzeba lecieć dalej. Jedyneczka, jedyneczka. Gra zapisana. Ja bym mu załatwił wszystkie chochliki. I to tuż przed dniem wypłaty. Boże, lag. Anyways. Szlak uciekł mi. Moje pytanie brzmi, czy ja mam jeszcze dużo miejsca na dysku? Zaraz się zobaczy. Nowe zaklęcie. Brak tematu. Ej, jest nowe zaklęcie. A widzisz. A jednak. Niszczenie ścian. Masz za mało złota. Cholernie drogi czar, ale cholernie dobry. Ja wiedziałem, że coś tam będzie. O, lera. Zapomniałem o tym czarze. A, przymus też się wyłączył. Jak ta moja czarna dama? 9 poziom. Tu czarna dama? Tu? Aha, na 9 poziomie dostaje wyssanie. Czyli pobiera z przeciwnika troszkę życia na swoją korzyść. Tak pokrótce wytłumaczone w moim języku. Jakże ubogim. Dzień wypłaty. To pięknie wygląda. W jedną sekundę wszyscy przestają pracować. Dobrze, że tak nie ma w rzeczywistości. I cała kasa zniknęła. Gdzie ona jest? Dobra.
koniec tego odcinka, ja zobaczę ile mam miejsca na dysku. Jeśli jeszcze troszkę tam jest, to nagram jeszcze kilka odcinków, a jeśli nie, to to już będzie wszystko.